Ósma rano, kochani, ósma rano, piątek, więc zaczynamy. Pierwsza klasa zaczyna właśnie lekcję muzyki. Serdecznie Was witam. Słuchajcie, przygotowałem dla Was parę niespodzianek muzycznych, więc powoli możemy zaczynać. Przywitam Was oczywiście znajomym dźwiękiem instrumentu. I nie jest to wcale dzwonek szkolny, tylko to jest... Kto już wie, ten mówi, co to jest za instrument. Uwaga! Trójkąt. Bardzo dobrze. Instrument perkusyjny, który nazywa się trójkąt. Można tym instrumentem nawet obudzić największego śpiocha, zawołać największego głodomora na obiad, ale oczywiście można, najważniejszy jego element spełnienia to jest, można na nim grać. Słuchajcie, bardzo serdecznie Was witam. Na pierwszej lekcji, jak to zawsze na początku bywa, zapraszam wszystkich do śpiewania. Jak wiemy, śpiewać każdy może, więc słuchajcie, teraz wołajcie waszych rodziców, dziadków, wujki, ciocie, kuzynów, kuzynki, wszystkich tych, których macie obok siebie. Zaproście ich na tą wspólną lekcję, pomuzykujemy sobie razem i pośpiewamy, i pogramy, potańczymy. Zapraszam wszystkich. Uwaga, uwaga, na monitorze pojawił się tekst znanej przez wszystkich pierwszaków piosenki pod tytułem Wesoła Rodzinka. Pierwszaki znają ją na pamięć, a wszyscy ci, którzy siedzą z nami przed komputerami, zapraszamy do wspólnego śpiewu. Pierwszaki, dajcie czadu! Uwaga! Wybieramy i śpiewamy! I mam talentu odrobinkę, namaluję więc rodzinkę wymyśloną, zwariowaną, jest by dobrze wychowana i głośno wesoła rodzinka. Tu kuzyn, tam kuzynka, dziadek, babcia, mama, tata, siostra, która szczypie brata. Uwaga, szykujemy się do drugiej zwrotki. Trzy, wszyscy kłócą się i wrzeszczą, ledwie się na kartce mieszczą, krzyczą, piszczą, niebogłosy wystawiają z kartki nos i głośno wesoła rodzinka. Tu kuzyn, tam kuzynka, dziadek, babcia, mama, tata, siostra, która szczypie brata. Uwaga, trzecia zwrotka. Raz, dwa, trzy. Uwaga! Rozpychali, szychali, w końcu z kartki pospadali, wzięli pędzle, farbę wzięli, poszli sobie i zniknęli. Mocno! Zniknęła rodzinka i kuzyn, i kuzynka, dziadek, babcia, mama, tata, siostra, która szczypie brata. Pięknie, brawa, brawa, brawa dla Was. Słuchajcie, ale może obok Was jest babcia i dziadek. Słuchajcie, więc teraz dedykacja dla Waszych babci, dla Waszych dziadków. Mam nadzieję, że się ładnie postaracie. Ja szybko wyszukam odpowiednią piosenkę. Kto pamięta refren? Mają dla mnie czasu wiele. To najlepsi przyjaciele. Mówię wam, jakich fajnych dziadków mam. Uwaga, jesteście gotowi? Specjalna dedykacja dla waszych dziadków, dla waszych babci. Śpiewamy! Dziadkiem na plac zabaw chodzimy po szkole, huśtać się do nieba lubimy oboje. A kiedy do domu, do babci wracamy, po pysznym obiedzie książeczki czytamy. Mają dla mnie czasu wiele, to najlepsi przyjaciele. Mówię wam, mówię wam, mocno,
jaki fajny dziadków mam. Czasami z dziadkami na rower wsiadamy, z koszykiem na piknik, nad wodę ruszamy. Z dziadusiem wędkuje, z babunią pływamy, wieczorem szczęśliwi do domu wracamy. Jeszcze raz głośno. Mają dla mnie czasu wiele, to najlepsi przyjaciele. Mówię wam, jakich fajnych dziadków mam. Bardzo ładnie, super, elegancko, wielkie brawa dla was. Słuchajcie, a teraz pojawi się podręcznik przed wami. Wszyscy widzą podręcznik. Słuchajcie, jest tu takiego czy coś dziwnego. Wezmę sobie pałeczkę od trójkąta. Ten dziwny znaczek, to wiemy, że to jest klucz do drzwi. Prawda? Nie, nieprawda. To nie jest klucz do drzwi. To jest klucz do nut, czyli klucz wiolinowy. Uwaga, uwaga, przenosimy się dalej. Czerwony kwiatuszek jest na linii drugiej i wszyscy wiemy, że jeżeli pojawi się dźwięk nuta na linii drugiej, to ona nazywa się, uwaga, uwaga, trzy litery. Sy, o, l, czyli sol. Przechodzimy dalej. Pierwsza linia, zielony kwiatuszek. Nie, to jest nuta, słuchajcie, to jest nuta. To nie chodzi o kwiatuszka, tylko o nutę. Tu jest tak ukryta nuta. Na pierwszej linii wszyscy pierwszaki pamiętają, że na pierwszej linii leży nuta. No, nie słyszę głośniej. Tak jest, uwaga, nuta mi, m, i. Idziemy, idziemy dalej. Teraz troszkę wyżej. Słuchajcie, nie wiem, czy widzicie, ale tu też jest ukryta nuta. To nie jest kwiatuszek. To jest ukryta nuta. Jest ukryta nuta na drugim polu. Uwaga, pierwsze pole i drugie pole. Na drugim polu jest ukryta nuta o nazwie L. A pięknie, la. Słuchajcie, tu teraz całkowita nowość. Całkowita nowość, wszyscy przyglądają się. Co to jest? Słuchajcie, to jest nuta, która leży pod pierwszą linią. Jej nazwa to, tak jak mówi żaba. No właśnie, co mówi żaba? Re. Jej nazwa to re. Dwie litery, r, e. Przeczytajmy razem, trzy, cztery, re. Bardzo dobrze. I słuchajcie, ostatni dźwięk, też całkowita nowość. Nie jest na ani linii, ani na polu. Popatrzcie, nie ma go w ogóle na pięciolinii, bo jest na linii dolnej dodatkowej. I słuchajcie, linia dolna dodatkowa i nawet nazwa do, jak dodatkowa. D, o, dwie litery, do. Super. Elegancko pośpiewaliśmy, powtórzyliśmy dźwięki. Słuchajcie, a teraz może pobawimy się, jaki to instrument. Mam tu troszkę instrumentów, które cały czas hałasują. Nie wiem, czy mnie słyszycie. Halo, słychać mnie? Co to są za instrumenty? Uwaga, uwaga, zaraz sobie to rozszyfrujemy. Uwaga, uwaga, na monitorze pojawiły się teraz instrumenty. Jakie to są instrumenty? No popatrzcie. Jakie to są instrumenty? Zerknąć. Weźcie, no, staram się tu nie ruszać. Zerknijcie z bliska. Jakie to są instrumenty? Ups, pokazałem. Przeczytajcie głośno i wyraźnie. Jakie to są instrumenty? Instrumenty perkusyjne. Bardzo dobrze, słuchajcie, instrumenty perkusyjne, widać wszystkie, elegancko. Ja teraz zagram
na instrumencie perkusyjnym, a wasze zadanie jest rozpoznać, który to instrument. Może będzie to pudełko akustyczne, może to będą janczary. Ewentualnie talerze, nie, talerze mam w kuchni do jedzenia zupy, nie do grania. Uwaga, uwaga, otwieramy uszy i słuchamy, który to instrument. Słuchajcie, albo mi się wydaje, albo ten instrument już dzisiaj grał. Przecież myśmy już dawno wstali. A na obiad to jeszcze nie ten czas. Uwaga, uwaga, kto odgadł? Tam, tararam, tak jest, to był trójkąt. Uwaga, następny instrument. Ha, jakiś dzięcioł mi tu wleciał. A co to za instrument? Tak jest, drewienka, słuchajcie. Drewienka. Elegancko. Otwieramy uszy i słuchamy. Na pewno już wiemy, bo każdy pierwszak wie, że to są grzechotki. I uwaga, mam jeszcze jeden instrument. No właśnie. I teraz jest problem. Strasznie dużo liter. Uwaga, strasznie dużo liter. Jakieś tam blaszki ma. Uderza się o rękę. No nie, nie, nie jestem w stanie przeczytać, bo ktoś mi tu komórką zasłania. O, ale wy chyba daliście radę przeczytać. Co? Co to za instrument? Hehe, pięknie. Pięknie, elegancko. Słuchajcie, to teraz tak, wezmę któryś z instrumentów. Co mi tu ten stojak tak lata? O, powinno już być dobrze. Wezmę któryś z instrumentów i przypomnijmy sobie o wartościach rytmicznych. Pamiętajcie, instrumenty perkusyjne grają tylko i wyłącznie rytm. Właśnie, słuchajcie, biorę tamburyno, wybierzcie dwie ręce, uwaga, i klaszczemy. Znamy dwie wartości rytmiczne, długa i krótka. Ta długa nazywa się ti, bardzo dobrze, a ta krótka nazywa się ta, bardzo dobrze. Czyli mamy dwie wartości, ti i ta. Słuchajcie, ja biorę tamburyno, wybierzcie dwie swoje ręce i klaszczemy. Ta, ta, ti, ti, ta. 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 Słuchajcie, ja tu nic nie słyszę. Jeszcze raz. Ta, ta, ti, ti, ta. 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 Słuchajcie, odkładam, biorę znowu inny instrument, który nazywa się super. Uwaga, a wy bierzecie piąski, tylko nic się nie będziemy bić. Będziemy grać na super, na grzechotce. Uwaga. Ti 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 ti. Elegancko. Był jeszcze taki instrument. Jak dzięcioł. Co to było? Jak? Drewienka. Musicie głośniej mówić, wyraźniej. Bo was jakoś nie rozumiem. Nie rozumiem. Uwaga, bierzemy drewienka i gramy. Ti, 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 ta. Ti, 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 ta. Ti, 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 ta. Jak bierzecie drewienkę, jak nie macie drewienek? Słuchajcie, dwa paluchy bierzemy. Chyba, że mamy w pobliżu. Ja tu na przykład mam. O, dwa długopisy, dwie kredki. O, działa, popatrzcie. Działa. Dobra, to ja jednoczę się z wami. Uwaga, odkładam instrument. Gram na dwóch długopisach. Uwaga, 3, 2, 1 i. Ti, 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 ta. 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 Elegancko. Super. Słuchajcie, na dole było zadanie. Uwaga, jest takie... Oj,
Słuchajcie, z tym sprzętem to nie ma tak lekko, ale damy radę. Ja wam przeczytam. Posłuchaj dźwięków instrumentów perkusyjnych. To już mamy za sobą. Powiedz, na którym instrumencie możesz zagrać melodię, a na którym tylko rytm. Przed chwilą mówiłem, które instrumenty grają rytm. Są to instrumenty perkusyjne, tak? Ale na którym z nich można zagrać melodię? Uwaga, uwaga! Który to będzie instrument? Zastanówcie się, a ja wam pomogę. No i co? Wiemy już? Wiemy już? Dzwonki! Pięknie! Niektórzy mówią na to cymbałki. My już w pierwszej klasie mówimy na to dzwonki. Jest też inna nazwa. Dzwonki chromatyczne. To już tak dla bardziej zaawansowanych uczniów. Dzwonki. Dzwonki chromatyczne. Słuchajcie, przypomniało mi się, że było zadanie domowe. No, było zadanie domowe. Trzeba było coś przynieść do szkoły. Teraz co? Pamiętacie co? Ja pamiętam, więc ja biegnę i zaraz z tym do was wracam. Pa! Hello, już jestem. Jak widzicie, coś w mojej garderobie pojawiło się na głowie. Słuchajcie, na zadanie domowe było przynieść czapeczki, bo zamieniamy się jo w raperów. Ale słuchajcie, co ten nasz pierwszoklasista raper powinien umieć? Alfabet. Słuchajcie, pamiętacie? Czy nie pamiętacie? Właśnie o to jest pytanie. Czy wy pamiętacie, czy nie? Powtórzymy sobie. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, N, O, P, R, S, T, U, W, Y, Z. To jest właśnie alfabet. Słuchajcie, jesteście gotowi? Raperzy mali i duzi, jedziemy, śpiewamy, rapujemy, go! Uwaga, uwaga, tekst wyświetlony. Więc zaczynamy! Uwaga! 3, 2, 1 i... A jest na początku, a na końcu Z. Równy rzędek liter, czyli alfabet. Baw się nim śmiało, ułóż kilka słów. Wyraź swoje zdanie, próbuj znów i znów. I ręce w górę. A co wy wiecie o alfabecie? Czy już go znacie? Czy go umiecie? Jeszcze raz. A co wy wiecie o alfabecie? Czy już go znacie? Czy go umiecie? 3, 2, 1, rapujemy! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, R, S, T, U, W, Y, Z. To jest właśnie alfabet! Pięknie! No powiem wam, raperzy z was będą pierwsza klasa. Słuchajcie, ale to nie koniec, bo my potrafimy jeszcze zaśpiewać inną piosenkę. Oj, słuchajcie, no kabel z myszki mi tu przeszkadza. Myszka chyba też głodna, czeka na śniadanie. My jeszcze potrafimy inną piosenkę. Uwaga, ja ją na chwilę pokażę. Jesteście gotowi? Kto już przeczytał tytuł? Już chyba wszyscy. Słuchajcie. Czy wy wiecie, że ta piosenka niedługo będzie już nieaktualna? Właśnie. Zaczyna się jakaś nowa pora roku. Tylko kiedy?
dzisiaj, jutro, albo za tydzień. I jeszcze drugie pytanie. Jaka? Lato? Zima? Albo? No właśnie. Co to będzie za pora roku? Słuchajcie, ale zanim ta pora roku nastąpi, to my jeszcze możemy dzisiaj tę piosenkę o zimie zaśpiewać. Hip hip, hura! Jesteście gotowi? Słuchajcie, na chwilę pokażę tekst. Ten trudny refren, pamiętacie ten trudny refren? Damy radę? Powtórzymy. Ha, 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 hi, 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 śniegowe bałwanki, to my, właśnie my. Słowo bis oznacza, jeszcze raz, tak jest. Ha, 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 hi, 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 śniegowe bałwanki, to my, właśnie my. Elegancko, więc wstajemy! Słuchajcie, jak pamiętacie, to zimową poleczkę tańczyliśmy, ponieważ poleczka to jest taniec. Tak jest, taniec, który pochodzi z jakiego kraju? No właśnie, bardzo blisko mamy do tego kraju, ponieważ Polka pochodzi z Czech. Więc jak taniec, no to wstajemy i tańczymy. Czy iść lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Śpiewamy, bo bąki się cieszą. O tak, właśnie tak. I ha, 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 hi, 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 hi. Śniegowe bąki, to my, właśnie my. Słuchajcie, przeniosłem się do innej części mojego muzycznego pokoju. Jakąś część już widzicie. Słuchajcie, teraz pokażę wam coś. A wy jako zadanie domowe wpiszecie, co to jest za instrument. Poproście waszych rodziców, żeby wam pomogli to zapisać, żeby nie było błędu ortograficznego. Bo może co niektórzy pomylą i albo i nie będą wiedzieli, co to mają wpisać, albo jakie u, no bo tam jest też u, no, znacie literę u? Pewnie znacie. Słuchajcie, co to jest za instrument? Nie chcę za dużo pokazać, żeby nie było za łatwo. Słuchajcie, co to jest za instrument? No, o, imię kawałek widać. Tak, co to jest za instrument? O, ja ciebie. Jezu, co jest? U. No, co to jest? No, nie ma zielonego pojęcia. Słuchajcie, co to jest za... O, jeszcze tu za mną krzesełko. A to krzesełko to wiem. O, tu jeszcze takie coś, popatrzcie. O, ciekawe, co to jest? Takie dziwne. Statek kosmiczny. Co to jest za
instrument. No dobra, starcie, teraz ja. Słuchajcie, wstajemy wszyscy. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, żeście wzięli udział w naszych wirtualnych zajęciach, czyli wirtualnej lekcji muzyki. Bardzo za Wami tęsknię. Mam nadzieję, że już niedługo będziemy się znowu wspólnie bawić, grać, śpiewać, tańczyć. A póki co życzę Wam zdrówka. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i no, albo do zobaczenia za tydzień w szkole, albo do zobaczenia za tydzień znowu przed YouTube'em. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia, dzieci. Do widzenia, panu. Pa.